Siemanko, jestem Lucek, witam was z The Crew 2, mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Mam nowe samochody, jak widzicie mam Pagani Zonda R. Jest to samochód torowy, jeden z najlepszych, jakie chyba możemy w ogóle mieć w The Crew 2, jeśli chodzi o torówki, dlatego że większość tych torowych samochodów są tak przekombinowane, mają jakieś takie paskudne bodykity, że no tylko Pagani Zonda R, no i jeszcze tam może z paroma innymi wyjątkami nadaje się do torowej jazdy, nadaje się jako taki samochód, na który w ogóle można patrzeć. Chodźmy, wiecie co, chodźmy sobie do garażu i pokażę wam nową furę. Może skupimy się dzisiaj na Zondzie. Mam jeszcze jedną fajną furkę, ale to może zostawimy na kolejny odcinek, zobaczymy. Dzisiaj byśmy się zajęli Zondą, bo trzeba ją troszeczkę dostosować, trzeba ją pokolorować, trzeba ją może zmienić jakieś opcje wyglądu, części ozdo... Co? Wzoru nie można jej zmienić. Na szczęście można zainstalować nieoficjalny kolor także. Czyli można ją pokolorować na jakiś tam inny, ale zobaczcie. Nic się w niej nie zmienia. O shit. Czyli personalizacji my w tym samochodzie mamy tak naprawdę bardzo niewiele. To szkoda trochę, co w niej się... Ale nie, coś tam się chyba... Coś tak mam wrażenie, że się zmienia w tym samochodzie. Nie, nic się nie zmienia. Czyli zapłacimy za kolor, ale ten kolor się nie zmieni. I wzoru nie możemy sobie edytować. No dobra, a części? No to chociaż tak, widać, że felgi się zmieniają. Czyli dobrze, że chociaż to możemy sobie wymienić w tym samochodzie. Nie wiem, szczerze, felgi podstawowe w tym samochodzie są bardzo ładne. Ale ja chciałem taki stworzyć sobie jakiś inny wygląd w tym aucie. I tak myślę, a to już z ludzkami sobie pokombinuję. Zobaczmy sobie te felgi. One są takie, właściwie wiecie co, jeśli chodzi o The Crew 2, to dużo jest tutaj części, które są z The Crew 1. I w skład tych części wchodzą też felgi w dużej części. Nie wiem, jaki tutaj kolor wybrać. No i patrzyłem sobie też inne jakieś tam zderzaki, poszerzenie do samochodu. Wszystko to jest z The Crew 1. Szkoda trochę, co? Możemy sobie rozmiar felg zmienić, ale wygląda na to, że... O, z tyłu nie była Max. No i fajnie. No, nie no, mogą być. Chociaż, ja wiem, nie no, niech będą, kurde. Dobrze jest. Kolor zacisków możemy sobie... No nie chcecie mi powiedzieć, że to jest wszystko, co możemy zmienić w tym samochodzie. Ja pierdzielę. No dobra. Ale i tak wolę Zondę niż te inne samochody przekombinowane. Może wam pokażę później. Chociaż spodziewałem się, że zdecydowanie więcej będzie można zrobić z wyglądem tego auta. I teraz te felgi w ogóle mi nie pasują, ale jestem w szoku, że tylko felgi można zmienić w tym aucie, naprawdę. Ja pierdzielę, nie dobra, te felgi mi totalnie nie pasowały. Zobacz na to, hih! Ja pierdzielę, taką patelnię sobie założyć, nie? Nawet nie będzie widać, że się te koła obracają. Ale kurde, nie, no co, to nie mogę tu czegoś takiego dać. Dajmy coś takiego. Tyk, tyk i to. No i dobra, no niech będzie sobie, no jest takie... Tylko czemu tylko nie rozumiem tego? Bardzo słabo, nawet koloru samochodu nie można zmienić. Strasznie mi się to nie podoba. Możemy sobie... Tak, ja wam coś pokażę. Ja mam tutaj... Mam torowego jeszcze tego Raptora. No i zobaczcie jak on wygląda, tak? Weźmy sobie go na chwilę. Torowy Raptor wygląda sobie tak. I powiedzcie, czy ten samochód ma... bardzo fajny, jak to się mówi, bardzo fajny opór aerodynamiczny, na pewno ma ogromny opór aerodynamiczny w stosunku do Pagani Zondy R. W ogóle nie powinien być to samochód torowy, ale jest. No i możemy go chyba w większej części sobie stunigować, przerobić. Tutaj ludzie sobie robią bardzo fajne malowanie na samochody, strasznie mi się to podoba. Można sobie wybrać z tego, co ktoś już tam sobie zrobił. Niektóre malowania są absolutnie kozackie. Można sobie oczywiście samemu zrobić takie naklejki, jeśli ktoś chce, lubi, można, nie ma problemu. Natomiast sam Raptor sam w sobie w wersji torowej to jest najgorsze, co może być. I zobaczcie, tu też nie możemy sobie zmienić wiele więcej poza felgami. Właściwie nic nie możemy tutaj zmienić poza felgami, chociaż tutaj można zmienić kolor. To jest tyle dobrze. I tak ten samochód jest słabszy od Pagani Zondy R. Pagani sobie jeszcze trochę pojeździmy. Natomiast pokażę wam najnowszy samochód, jaki sobie kupiłem. Ciężko to nazwać samochód, to jest bolid. I jest to zabudowany bolid. Zobaczcie, mamy tutaj normalnie szkło nad głową kierowcy. Ten kierowca praktycznie tam leży. I powiem wam, że jest to bardzo szybki pojazd. Nie jest wcale jakiś tam drogi. W ogóle zarobić sobie na jakieś tam najlepsze pojazdy w tej grze nie jest jakoś trudno. Trochę to trwa, ale jak się robi te wszystkie misje, zadania, wyścigi,
i tak dalej, to kasa sama się ładuje i nie ma z tym żadnego problemu. Co do personalizacji, zobaczcie, tutaj możemy wybrać sobie wzór, jeśli ktoś chce. Ja oczywiście chcę. Zastanawiam się, czy będzie można zmienić felgi. Zaraz to sprawdzimy. Jezus Maria, ten samochód wygląda jak Batmobil. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba jego wygląd. I na pewno są jakieś kozackie malowania. Do niego już tamto matowe, po prostu w macie czarnym wyglądał fantastycznie. I podejrzewam, że cokolwiek ludzie by tu nie powymyślali, to będzie wyglądał ładnie. Nie wiem, co tutaj mu wymyśleć. Zaraz sobie nim pojedziemy, tylko zobaczę właśnie te malowania. Coś tam wybiorę sobie. Nie wiem. Zostawię go na razie chyba w macie, tak jak był tam wcześniej gdzieś. Wyglądał naprawdę bardzo spoko. Chyba to było. No. To nie jest mat. Cholera, wie co to jest, ale wygląda spoko. Podoba mi się, taki Batmobil, nie? No i tak, kolor możemy sobie też zmienić jakiś tam. Cyk, wybrać, jeśli by ktoś chciał. No i części ozdobne, to felgi można zmienić. What the fuck? No dobra, zobaczmy, bo zmiana felg to jedno, ale będziemy mogli chyba zmienić też ich rozmiar, zdaje się. Zaraz zobaczymy. To może być bardzo ciekawe doświadczenie, moi drodzy. No dobra, powiedzmy, że chcemy takie felgi. Wybieramy sobie kolor felgi. Jakiś tam czerwony. Jest rozmiar. What? Możemy dać takie wielkie felgi do tego samochodu. Czujecie co? Takie wielkie felgi. Oczywiście to, czy my wybierzemy duże czy małe felgi, nie ma żadnego wpływu na to, jak nasz samochód będzie się zachowywał w grze, co ja bardzo lubię w grach arcade'owych, bo możemy zrobić sobie w nich wygląd taki, jak nam się podoba i ten wygląd nie będzie miał wpływu na to, jak samochód się zachowuje na drodze. Czyli możemy sobie zrobić na wyścigi samochód w stylu stance i praktycznie szurać podwoziem o ziemię i to absolutnie nie będzie miało wpływu na nasze osiągi w wyścigu. Tak? Możemy sobie zainstalować takie felgi. No, możemy sobie porobić takie różne śmieszne rzeczy. No, można sobie zmienić kolor zacisków, ale w tych felgach ich widać nie będzie. No i zrobiłem sobie bolida, zrobiłem sobie Batmobil, zrobiłem sobie to coś i zobaczcie, jak to wygląda w grze, no po prostu masakra. 800 koni mechanicznych, wagi, nie wiem, 200 kilo, nie mam pojęcia ile, ale powiem wam tak, jak się jedzie tym na torze, w ogóle nie używa się hamulca, dlatego że samochód ma bardzo, bardzo, bardzo dobrą przyczepność. W ogóle, jaka gra dostarcza wam takich wrażeń w postaci wsiadasz sobie do bolida i jedziesz przez jakieś miasto na pełnym gazie albo przez wybrzeże w Los Angeles. Kurde, to jest absolutnie niesamowite. No zobaczcie, jak to wygląda. What? Tak? Trochę zarzuca, jak oczywiście wejdziemy w za mocno zakręt, ale to się zdarza rzadko. Samochód ma niesamowitą przyczepność. Jest to... What? Trochę zaszurałem. Jest to klasa Pro Racing chyba, się tak nazywa tutaj w grze. I możemy nią... Co to było, ty? What the fuck? Czy tam był szlaban? Szlaban, ale pod szlabanem nie można było przejechać z jakichś powodów. A teraz już można. O co chodzi? To pociąg w centrum miasta. What? Śmieszne, no nie, rozwaliłem się. Musiałem zahaczyć tą, nie wiem co to jest, tą brewką tam na górze musiałem zahaczyć. I się samochód popsuł, no. Tak czy inaczej, no zobaczcie, tak wygląda sobie ta druga kamera z zewnątrz. Prędkości są niesamowite, przyspieszenie jest niesamowite w tym pojeździe, prowadzenie jest niesamowite. I można się oczywiście nim ścigać, ja już odblokowałem sobie te wyścigi, no gdybym sobie nie odblokował, tego samochodu nie miał. I brzmi świetnie, jak jedziemy między tymi budynkami, to słychać takie echo. To jest super. Tak, możemy sobie wziąć kamerę z kokpitu. No i jest bardzo dobra widoczność. Pasażera nie potrącimy żadnego. Pasażera, Boże. Przechodnia żadnego nie potrącimy, no nie, tym autem. A zobaczcie, jak jazda między samochodami jest fajna. Jedziesz sobie tak, 100 na godzinę jak reszta. I nagle... To jest spoko. No i oczywiście tym samochodem możemy sobie robić różne tam wyzwania, które są. Minusem jego jest to, jak pewnie się domyślacie, no jest bardzo słaby do jazdy offroadowej. Albo jak w ogóle dotkniemy trochę pobocza, to jest lipa i nie da się podjechać pod prostą górkę. Znaczy pod prostą, pod łatwą górkę. Niezbyt stromą. I to jest oczywiście moim zdaniem bardzo fajne, podoba mi się, bo gdzie taki samochód jechałby po piachu, tak?
jeszcze gdzieś tam na jakimś torze, to jak wypadnie z trasy asfaltowej, to spoko, tam może się kawałek przejechać, ale po takich wybojach gdzieś tam na offroadach to nie jest ten samochód, to nie jest ta klasa. No ale w jakiej innej grze możemy sobie tak pośmigać? Kurde, to jest niesamowite. Długo czekałem na ten pojazd, albo ten drugi bolid, bo drugi bolid też jest dostępny. Taki bardziej przyziemny, bo to ja nie wiem co to jest nawet. Nie widziałem go nigdzie w telewizji w ogóle. To jest jakiś chyba koncept albo projekt, coś takiego, cholera wie. Tak? No ale wygląda sobie w ten sposób. Felgi sobie wymieniłem na największe jakie mogą być. I dalej pojazd wygląda całkiem spoko. Opony, w ogóle szczegóły na tych oponach są niesamowite. Wow. Możemy sobie spalić kapcia. No mówiłem coś o przechodniach, że można ich, że tak powiem, łatwo ominąć, bo... Oh shit. Bo mamy tutaj sporą widoczność z kokpitu, no ale jak widać było, przechodnia też przejechałem. No dobra, chodźmy na jakiś wyścig. I te wyścigi nazywają się Alpha GP. Okłamałem was. Zrobiłem już jeden Alpha GP i został mi... O, właśnie, zobaczę czy dałbym radę na poziomie trudnym. Może być ciężko. Jeśli chodzi o właśnie te poziomy, to najlepiej jest sobie wziąć wszystkie trudne poziomy, zrobić na driftowaniu, bo to nie jest aż tak trudno nabić te punkty na drifcie, a ja sobie zrobię na łatwym poziomie i na trudnym i jest spoko. W momencie, kiedy przychodzi do ścigania się, czy to łodziami, czy to offroad, czy cokolwiek, to jak mamy za wolny samochód, no to jest lipa. Na drifcie można sobie z tym poradzić. Tutaj na Alpha GP podejrzewam, że też będzie lipa. No ale zobaczmy, tutaj sobie mamy jakiś tam wyścig. Oki. I zobaczymy jak sobie poradzę. Mój samochód jest obecnie w klasie. Ma tyle punktów ile potrzeba, aby w miarę komfortowo sobie wygrać wyścig, więc nie powinno być większego problemu. I startujemy. Tak. Tu się można właśnie kołami pozahaczać o siebie, to jest lipa trochę. Jeszcze nie ogarnąłem za bardzo jak działa tutaj tunel aerodynamiczny w tej grze. W The Crew 1 działał tak, że mieliśmy masakrycznie dobre przyspieszenie jak za kimś jechaliśmy. Tutaj natomiast jest troszeczkę tylko lepsze przyspieszenie podczas gdy za kimś jedziemy. To jest spoko, jest to tak bardziej naturalnie zrobione. Wygraliśmy. Właśnie tutaj po wyścigu trzeba hamować samemu jakby. Tutaj są pewnie jakieś kręte drogi w górach. Nie wiem czy wszędzie byłem, czy wszędzie mogę się tak po prostu dostać teraz. Ale są takie widokowe fajne miejscówki. Zobaczę czy... Nie, mogę ustawić znacznik. Właśnie teraz nie wiem czy w tym dekru można się wszędzie tak po prostu teleportować. Chyba czy można w miejsca gdzie... O się, to na pewno dobry pomysł, że tu się dostałem akurat. Niesamowite, strasznie mi się to podoba. Zawsze chciałem coś takiego zrobić w grze wyścigowej. Grałem kiedyś Test Drive Unlimited 2, tam było kilka takich krętych dróg. I właśnie wbijałem motocyklem. O, tutaj mamy coś ciekawego. Gdzieś w okolicy jest coś do odnalezienia, zdaje się. Czekaj. To gdzieś musi być tutaj. Jezu! Latanie samolotem jest bardzo umowne w tej grze. Okej? Okay. To jest gra arcade'owa, także nie czepiajcie się. A jest tutaj! O Boże, nie wczytało się! Nie widziałem tak za krzaczorami. Dawaj nagrodę. No i fantastycznie, mamy nagrodę. Ej, bo to nie chce mi się... Zbieraj to, dziadu. No. Super, jakieś opony. Właśnie ciekawe, aha, dobra, dało mi do tej klasy. Mogę sobie zainstalować tutaj. Super. I wracamy do zabawy. Taka troszeczkę odskocznia. Od bawienia się... Shit! Bawienia się w... ściganta. Ale już wracamy do...
do swojej natury, ściganta. Jezu, jak to wygląda. Ja pierdziele. Sorry, za nie mówiłem trochę, bo naprawdę wygląda to mega, tak? Jeszcze w kokpicie możemy się trochę rozglądać. Jak widzicie, w kokpicie nie za wiele nie ma. Naszą deską rozdzielczą i tablicą informacyjną jest kierownica. Możemy sobie oczywiście powoli jechać jako odskocznia od bardzo szybkiej jazdy. Jak widzicie na jedynce, jedynka nam się zmienia dopiero przez 100 km na godzinę. Wbija się dwójka. I możemy sobie śmigać. To było zawsze jakieś takie moje skryte marzenie. Od Test Drive Unlimited. Żeby można było jeździć sobie po takich górskich drogach jakimś mega, mega szybkim samochodem, na przykład takim abstrakcyjnym egzotykiem jak właśnie ten bolid. I co powiecie na to? Czy macie już tego bolida, czy nie? No to jest na pewno jeden z popularniejszych samochodów w ogóle w tej grze. Jeśli w ogóle można nazwać to samochód. Wygląda obłędnie. Ja wam dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.